Bardzo się cieszę, że mogę, będąc tu przy innej okazji, spotkać także Waszą wspólnotę na modlitwie tu w Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. Dzisiaj mamy taki bogaty dzień. Bogu dzięki, że takie dni mamy, bo jeżdżę tak z jednego wydarzenia na drugie. Bardzo ładne wydarzenie też coroczne, jakie jest w seminarium, tak zwany Dzień Dziękczynienia, kiedy przyjeżdżają ci najmłodsi, ale żywo zainteresowani właśnie tym, co tam jest proponowane i w połączeniu też z tymi, którzy są dobrodziejami seminarium, czyli takie już można by powiedzieć zaawansowane środowisko, to daje piękny obraz takiego kościoła i to kościoła takiego, powiedziałbym, radosnego. I przybywając tutaj na wydarzenie, które jest nie takie częste, chociaż w tym roku mamy już okazję dwa razy w tym miejscu przeżywać, czyli konsekrację dziewicy, to jest coś wyjątkowego, co w naszym świecie, można by powiedzieć, na nowo jest wskrzeszane, a było pięknym dziedzictwem Kościoła, szczególnie Kościoła pierwszych wieków. I widać, co Pan Bóg czyni, co Pan Bóg uważa za ważne dla dzisiejszego świata, jako pewien znak, znak czytelny, wyrazisty Królestwa Niebieskiego. Mówiąc najkrócej, przypomina nam o tym, że sprawy ziemi, jakkolwiek byśmy je pojmowali jako ważne, nie są najważniejsze. Ważniejsze są sprawy nieba. I to spotkanie z Wami, drodzy Panowie, jako tymi, którzy właśnie budzą się, można by powiedzieć, znowu w życiu Kościoła, jako środowisko, które ma świadomość pewnej odpowiedzialności, powinności właśnie w życiu Kościoła, nie tylko w życiu swoich rodzin, nie tylko w życiu społeczności, w której żyjecie, ale w życiu Kościoła. Dzisiaj mamy święto w Kościele, dwóch apostołów przywołujemy. Jeden Filip, co pewno żeście rozważali w czasie mszy świętej, wyraził pragnienie. Bardzo jesteśmy wdzięczni mu za to, że on to tak zrobił, bo Pan Jezus dał odpowiedź, która dla nas stanowi fundament, taki klucz do czytania tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie. Właśnie to pokaż nam Ojca, kto mnie widzi, widzi Ojca. My wszystko, co w naszej wierze mamy, czytamy poprzez osobę Jezusa Chrystusa. To, co powiedział, to jak nauczał, to kim był, co zrobił, to jest dla nas klucz do interpretacji, kim jesteśmy jako chrześcijanie, czyli uczniowie Chrystusa. I ta apostolskość niezwykle ważna. Moi drodzy, wpisujecie się w to, bo apostoł znaczy posłany. My, kiedy mówimy nasze wyznanie wiary, mówimy, że wierzymy w Kościół, apostolski Kościół. Co to znaczy? Znaczy, że wszystko to, co oni usłyszeli, to czego widzieli, czego byli świadkami, to jest podstawa naszej wiary. My w wierze nie mamy nic poza to, co przekazali nam apostołowie, jako to, co usłyszeli, czyli naukę wiary, i jako to, co otrzymali, czyli te łaski, które otrzymali. I Kościół tym żyje. Ale Kościół jest także apostolski, dlatego że ma zadanie, które właśnie z apostołów, od apostołów pochodzi, czyli posłani do świata. I w tym kluczu czytane jest także i to, co robicie. To wasze spotkanie się właśnie jako mężczyzn z uświadamianiem sobie, że macie zadania w świecie. Jako właśnie posłani, bo my, nikt nas, z nas się nie zgłasza tak na zasadzie, że ja bym chciał, ja mam takie pragnienie, ja bym chciał. Tylko każdy jest powołany. Powołany to znaczy wezwany do zadania w Kościele. I w tym sensie jesteśmy posłani. W Kościele nikt nie działa z własnego upodobania. Wszyscy właśnie z posłania, czyli Kościół jest apostolski. Apostoł, czyli posłany. I nie wolno czytać inaczej swoich zadań w Kościele, jak właśnie te, które są wypełnianiem woli tego, który nas posłał. Nie naszych pragnień, tylko woli tego, który nas posłał. Kiedy się gromadzicie, aby podejmować refleksję nad tym, co macie czynić w Kościele, to jest właśnie przede wszystkim pierwsze odczytać, jaki jest zamysł Boży
w stosunku do każdego z nas i w stosunku do środowiska, które tworzymy w Kościele. Właśnie ta głęboka świadomość, że jeśli Chrystus nas gromadzi, jeśli chce, abyśmy taką wspólnotę w Kościele tworzyli, to jaki w tym jest Jego zamysł, bo Kościół jest Jego. Na tyle jesteśmy w Kościele i kościelni, na ile podejmujemy Jego zamysł i właśnie Jego posłanie. I chciałbym wam życzyć, abyście tutaj przed tronem tej, która jest mistrzynią w wypełnianiu woli Bożej, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Takiej pełnej dyspozycyjności do wypełniania właśnie woli Bożej, do bycia posłaną do zadania, które Bóg wyznaczył, a nie które jej się wymarzyło. Nikt nie zaprezentował tak jak Matka Najświętsza. I ona jest dla nas mistrzynią, ale wiemy, że Matka Boża nie tylko nam pokazuje, ale także zrobiła to przesłanie w Kanie Galilejskiej. Mówi, co mają czynić? Uczyńcie to, co Syn mój wam powie. Ona nie ma dla nas innego pomysłu, tylko właśnie to, co sama czyniła. Poprzez przykład, poprzez słowo, które przekazała. No i to, na co ogromnie liczymy, to znaczy jej wstawiennictwo, że łaskę do tego, abyśmy to zadanie zrozumieli właściwie i właściwie wypełnili, owocnie wypełnili. Ona nam taką łaskę wyprasza, tak jak wszyscy patronowie. I chciałbym wam życzyć, abyście tutaj na tym spotkaniu z nią właśnie tę dobrą lekcję słuchania, nauki Chrystusowej i potem tę gotowość do wypełniania tego, co Bóg mówi do nas w świecie, jako posłani do świata, abyście tę dobrą lekcję tutaj przeżyli i wyszli stąd umocnieni, umotywowani i właśnie umocnieni tą łaską, o którą tutaj przyjechaliście prosić. Szczęść Boże. Excelencjo, bardzo dziękujemy i prosimy jeszcze o błogosławieństwo. Z ochotą. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.